Ja versus tatuator. Teraz kolej tatuatora. Podejmując te wyzwania, początkowo uważałem, że popełniam błąd. Wygrany dostanie 1000 zł, a mój przeciwnik jest wyjątkowo zdolny. Niko zrobił ten rysunek w totalnie innym stylu. Użył do tego nie tylko kredek, ale także ołówków, markerów, a nawet złotej farby. Co w połączeniu na jednej kartce daje niesamowity efekt. Sędziami jesteście oczywiście wy. Głosujcie na mnie lub na Niko. Obserwuj Freciownik Polska, bo niedługo będę rysował swoich obserwujących.